Polak otrzymał przeszczep twarzy po wypadku, a w Świebodzinie powstał ze składek wiernych posąg Chrystusa Króla. To są wzięte z życia główne motywy filmu Twarz Małgorzaty Szumowskiej. W filmie chłopak z nową, brzydką twarzą wyraża Chrystusa, odrzuconego przez Polaków. Jednak w życiu realnym cała parafia pomaga chłopakowi. Kolosalny pomnik Zbawiciela mógłby wyrażać triumf chrześcijańskiej moralności. Prawdziwa historia to materiał na krzepiący film. Tymczasem Szumowska odwraca jej sens w oskarżanie polskości o egoizm i obłudę i otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Rok wcześniej nagrodę w Berlinie dostała Agnieszka Holland za film Pokot. Potępia w nim myśliwych za zabijanie zwierząt dla rozrywki. To barbarzyństwo uzasadnia z ambony ksiądz nakazem Boga: czyńcie sobie ziemię poddaną. Ksiądz jest myśliwym i ginie za karę w spalonym kościele. Zabici zostają także inni myśliwi z elity polskiej prowincji. Czy w języku kina nie jest to tożsame z pochwałą zabójstw i podpalenia świątyni? Holland krytykuje katolicyzm, tradycje i prowincje. Czy również dlatego Pokot dostał nagrodę w Berlinie, a nie tylko za wartość artystyczną? Pokłosie Władysława Pasikowskiego bardzo dobrze przyjęli krytycy w Ameryce. Obraz, w którym polska prowincja pokazana została jako siedlisko antysemitów, gotowych na mord, The Los Angeles Times ocenił jako bombę ukrytą w dreszczowcu o tym, jak Polska radzi sobie ze swą skomplikowaną historią II wojny światowej. Dyrektor Żydowskiej Ligi Przeciwko Zniesławianiu pochwalił Pokłosie za wyrafinowany obraz niszczycielskiej siły antysemityzmu. Postawę pewnych polskich reżyserów, którzy uwielbiają pokazywać Polskę jako krainę brudu i przemocy, wyśmiała Dorota Masłowska. Przedostatnia scena, mieszkanie rodziny Jaśka, zaduch, typowa polska ciasnota i ciemnota. Matka Jaśka myje nogi w zlewie. Jego nieletnia siostrzyczka, jeszcze niemowlę, bawi się szkieletem od ryby zawiniętym w zatłuszczoną polską flagę. Kamera mija wstrząsanego delirium ojca, który leży na tapczanie i przyciągnąwszy sobie szlał z gąsiorka, pije z niego brudny płyn hamulcowy i jak najęty wymiotuje krwią wprost na wyleniałą wykładzinę. Przejazd kamery do szyby. Na brudnej. Artyście wolno deformować rzeczywistość. A czy widzom wolno pytać, czemu robi to w taki sposób? Zagubiony promień światła. Słonecznego. Po całym świecie może szukać Polski, panno młoda, i nigdzie jej nie znajdziecie. To może i szukać szkoda. A jest jedna mała klatka. Niech tak Jagusia przymknie rękę pod pierś. To zakładka gorseta zeszyta trochę przyciaśnie. A tam puka? I co za taką nauka, serce! A to Polska właśnie. Stanisław Wyspiański i Andrzej Wajda byli krytyczni wobec Polski. Ale nikt nie powie, że czuli do niej wstręt. Stefan Żeromski rozdrapywał rany, by nie zarosły blizną podłości, lecz marzył o Polsce szklanych domów. Juliusz Słowacki ganił Polskę, że była pawiem narodów i papugą, ale napisał w wierszu dla Zofii Bobrówny, że poezji nauczyła go polska przyroda. Natomiast Witold Gombrowicz krytykował wpisany w polski kod kulturowy romantyczny kult ofiary. Najdotkliwsze będzie stworzyć nową mitologię, nowy obyczaj. Tak, aby Polak mógł podobać się sobie w dwóch sprzecznych ze sobą postaciach. Jako ten, kim jest w tej chwili i jako ten, który burzy w sobie tego, kim jest. Czesław Miłosz miał uraz do Polski jako nacjonalistycznego upiora i przyjmował wyniosłą pozę polskojęzycznego żmudzina. Józef Piłsudski wielbił Polskę, lecz gardził Polakami. Naród wspaniały, tylko ludzie k***y, jak się wyraził. Niechęć do swego narodu występuje nie tylko w Polsce. Brytyjski filozof Roger Scruton dostrzega ją w Europie Zachodniej. Uważa, że legendarna stacja BBC ukazuje angielskie społeczeństwo, kulturę i naród jako moralnie odrażające i politycznie śmieszne. We Francji wybitni myśliciele Jean-Paul Sartre i Michel Foucault wytworzyli wizję mentalności zwykłych Francuzów w taki sposób, by wyrazić pogardę dla francuskiej kultury narodowej. Wobec tych faktów Scruton utworzył pojęcie ojkofobii. Oznacza ono po grecku wstręt do własnego domu i dziedzictwa. Jest to również etap w rozwoju nastolatka, który w ten sposób usamodzielnia się od rodziny. Ale czemu artyści i intelektualiści zatrzymują się na tym etapie dojrzewania umysłu, pyta angielski myśliciel.
Ojkofobi odrzucają narodową lojalność. Stają po stronie obcych, a przeciwko swoim. Wyśmiewają własną kulturę, obyczaje i instytucje. Uważają się za obrońców ludzkości przed nacjonalizmem, a siebie za arystokrację intelektualną. Ta postawa pojawiła się w Europie Zachodniej po II wojnie światowej i wciąż ma pokaźne grono zwolenników, którzy starają się podważyć wartość narodu jako wspólnoty tradycji i kultury. W zamian oferują szersze, ponadnarodowe wspólnoty. Czy jednak ucieczka od własnej wspólnoty i przeszłości to na pewno remedium na konflikty i prawdziwa szansa na lepsze życie?